Inwestycja w samochody jest, uważam, bardzo dobrym sposobem inwestowania kapitału, w ogóle w ostatnich latach coraz lepszym. Oczywiście coraz modniejsze są inwestycje w alternatywne źródła, chociażby w alkohol, właśnie w samochody, już nie tylko dzieła sztuki i tak dalej. Dla mnie samochody są dziełami sztuki. Mam też klientów, którzy mają po kilkaset aut w kolekcji, kolekcjonerów. Natomiast jeśli mówimy w co, to tamci ludzie już wiedzą, w co zainwestować. A tutaj powiedzmy, możemy sprzedać taką instrukcję dla ludzi, którzy chcą zacząć przygodę, mają, załóżmy, nie wiem, 50 tysięcy złotych i chcą w tym budżecie kupić ciekawe auto weekendowe. Uczulam na to, że zanim przejrzymy ofertę portali aukcyjnych z używanymi częściami, sprawdźmy najpierw cenę nowej części oryginalnej, bo czasami może być niższa. Dlatego tam, w zasadzie tylko tam, można znaleźć, tak jak kupujemy czasami, samochód 20-30-letni, który będzie miał przebieg 5-7 tysięcy kilometrów i będzie w stanie fabrycznie nowym. A powiedz mi tak jeszcze osobiście, jak ty byś dzisiaj miał na przykład 100 tysięcy na wydanie na samochód, niech to będzie 100-200 być może, to jaki ty byś kupił samochód dla siebie? No i teraz wszyscy przestają się śmiać, bo te auta odbiły się od dna i ceny rosną. Mamy dla Was konkurs i konkretną nagrodę, jaką jest e-book z książkami, które polecają milionerzy, goście Biznes Misji, który powstawał 6 lat. Aby go zdobyć, wystarczy, że odpowiecie na zadane podczas wywiadu pytanie w komentarzu pod filmem, a ja 3 najciekawsze odpowiedzi wybiorę i do tych osób wyślę e-booka. Na wywiad w dobrym stylu zaprasza Lancerto. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Robert Michalski, który wraz z Wąskim prowadzi i występuje w bardzo popularnym programie Zawodowi Handlarze, ale przede wszystkim jesteś biznesmenem, założycielem Stradale Classic, kierowcą rajdowym, no i osobą, która ma mega pasję do samochodów, także miło mi, że udało się spotkać. Dzień dobry, witam wszystkich, witam Ciebie, dziękuję również za zaproszenie. Robert, chciałem zacząć takim standardowym pytaniem o Twoje dzieciństwo. Czy w dzieciństwie było coś, co odróżniało Cię od rówieśników? Ciężko mi powiedzieć, raczej chyba nie. Raczej nic wyjątkowego, może poza tym, że większość wolnego czasu już od dzieciaka spędzałem w garażu, zamiast na boisku z kolegami. Kręciłem przy jakichś tam motorowerach, motorynkach, komarkach, WS-kach później i tak dalej. Więc każdą wolną chwilę poświęcałem motoryzacji już od dziecka. Mhm. A jak to było z początkami biznesu? Bo z tego, co gdzieś wyczytałem, wiem, że pracowałeś też na etacie. Więc jak to się stało, że gdzieś tam porzuciłeś? Zgadza się, tak, tak. Początkowo, jeszcze w zasadzie w czasie studiów zacząłem pracę zgodną ze studiami, z zawodem, czyli w lotnictwie. Pracowałem tam około 3 lat. Ale cały czas gdzieś tam z tyłu głowy myślałem już o swoim biznesie i o tym, co naprawdę kocham, czyli żeby zacząć robić to, co się kocha i spróbować z tego zacząć żyć i zarabiać na tym. No i tak powstała firma Stradale. Początkowo studio detailingu, później małymi kroczkami rozkręciłem biznes związany właśnie z importem nietuzinkowych aut z Japonii. A w ogóle właśnie skąd ten pomysł, bo jak powiedziałeś, zacząłeś od tych detailingu i to jest dość popularne, ale jednak no, import i jakby z całego świata tych samochodów to już nie jest taki popularny. Skąd jakby wpadłeś na ten pomysł? Śledziłem rynek, oczywiście interesowałem się tym od wielu lat. Jestem zakochany w starych samochodach, w youngtimerach, lata 80., 90., to są samochody, które darzę największą sympatią i uznaniem. No i zacząłem śledzić rynki na całym świecie, gdzie można znaleźć jak najlepiej zachowane egzemplarze starych Mercedesów, Porsche czy BMW, czyli tych marek, z którym jestem najbliżej sercem związany. No i właśnie ten rynek japoński wydał mi się bardzo ciekawy. To były tak naprawdę początki tego biznesu, że tak powiem, jeśli chodzi o polski rynek. Nie było zbyt wielu firm, praktycznie jeszcze nikt się tym na dobrą skalę, na dużą skalę nie zajmował. No i tak małymi krokami próbowałem wyrobić kontakty, ale stwierdziłem, że najlepiej będzie, jak tam polecę. Więc poleciałem do Japonii
nawiązałem kontakty, no i tak się zaczęło. Mhm. A jak to wygląda w Polsce? Czy w Polsce jest duży rynek na właśnie na klasyki? Jest duży rynek i zauważam cały czas, że ten rynek rośnie. Coraz więcej ludzi chce inwestować w samochody, no bo ja zajmuję się samochodami, powiedzmy, nie takimi do jazdy na co dzień, tylko bardziej weekendowymi zabawkami bądź spełnieniem marzeń z dzieciństwa moich klientów, bądź właśnie chęcią zainwestowania, tak, w samochód. I często moi klienci kupują sobie na przykład pierwszego klasyka, mają jakieś auto do jazdy na co dzień normalne bądź samochód służbowy, chcą wydać określoną kwotę na ciekawy samochód, który będą mogli użytkować przy ładnej pogodzie w słoneczny weekend, a dodatkowo nie stracić na tym aucie, a wręcz nawet może zyskać w perspektywie iluś tam lat. Mhm. No właśnie powiedziałeś właśnie trochę o tym, że to też może być inwestycja i czy możesz właśnie powiedzieć, jak według Ciebie, jak może wyglądać ta inwestycja, czy są jakieś takie też szczególne marki, które no, warto się zainteresować i warto myśleć w kontekście jakby tych inwestycji w samochody? Oczywiście, tak. Inwestycja w samochody jest, uważam, bardzo dobrym sposobem inwestowania kapitału, w ogóle w ostatnich latach coraz lepszym. Oczywiście coraz modniejsze są inwestycje w alternatywne źródła, chociażby w alkohol, właśnie w samochody, już nie tylko dzieła sztuki i tak dalej. Dla mnie samochody są dziełami sztuki, niektóre, więc to jest bardzo dobry pomysł, tylko trzeba się na tym znać albo związać się z firmą, która się na tym zna i odpowiednio doradzi. Jeśli chodzi o marki, no na naszym rynku polskim zdecydowanie przeważają te właśnie niemieckie marki, czyli Mercedes, BMW, Porsche, w zależności oczywiście od budżetu. Jednakże jest bardzo dużo też innych ciekawych marek, na które nie trzeba wydawać od razu milionów złotych. Bardzo fajna jest francuska, włoska motoryzacja z lat właśnie między 60. a 80. Mnóstwo jest ciekawych modeli, w które warto zainwestować. Tylko że one w Polsce są dosyć mało popularne. U nas jeszcze z uwagi na ten nasz ustrój, w którym żyliśmy w latach 80. i tak dalej, później to się wszystko otworzyło, no to jednak ten Mercedes jest takim, powiedzmy, synonimem luksusu. Oczywiście to są wspaniałe auta, ja je uwielbiam, z tym, że jest bardzo dużo tych samochodów. Weźmy chociażby model W124, który do niedawna kojarzył się z taksówkami z lat jeszcze 90. Teraz już jest bardzo fajnym youngtimerem, tylko że tych samochodów zostało wyprodukowane bardzo dużo. Bardzo dużo jeszcze jeździ tych aut w takim bardzo już opłakanym stanie, ale wypływają takie perełki z niskim przebiegiem, zadbane z dobrą historią. I tutaj cena już jest coraz wyższa, więc to też jest ciekawy typ, aczkolwiek uważam, że dosyć nudna inwestycja, bo dużo jest tych aut. Oczywiście jest mnóstwo też limitowanych serii, bądź takich z ograniczoną produkcją, jak chociażby model 500e, w którym też osobiście jestem zakochany, ręcznie składany w fabryce Porsche początkowo, na początku 90. lat. Samochód jeszcze 5-6 lat temu można było kupić za kilkadziesiąt tysięcy złotych, fajny egzemplarz. Obecnie 500e w ładnym stanie, które sprowadzamy z Japonii, z dobrą historią, z przebiegiem poniżej 100 tysięcy kilometrów, my sprzedajemy w okolicach 200 tysięcy złotych, więc tutaj... Widać, jak można było zarobić na można inwestycji. Było, oczywiście tak, jeśli ktoś oczywiście wcześniej odpowiednio zainwestował, to no to teraz może sporo na tym zyskać. Ale rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, były te lata, ja pamiętam 90., gdzie było też dużo takich nawet kooperacji, nawet jakiś Seat, pamiętam, silnikiem, coś z częściami od Porsche i tak dalej. Jak to jest dzisiaj? Dlaczego według Ciebie nie ma już takich chyba aut? Może my nie słyszymy aż tak, ale no wtedy były rzeczywiście i limitowane serie, i jakieś dodatki i zupełnie. Dzisiaj no to te auta wydają się być prawie jednakowe, oczywiście różnią się mocą i jakimś wyposażeniem, ale czy są też według Ciebie takie perełki? Oczywiście są. Oczywiście no to wszystko podlega globalizacji i wszędzie liczy się pieniądz, więc koncerny dogadują się między sobą, produkują w zasadzie te same auta, tylko z różnymi znaczkami. Natomiast jest też wśród nowych samochodów też bardzo duże
pole do popisu dla inwestorów, moim zdaniem. Są bardzo limitowane wersje niektórych samochodów. Są też producenci, tunerzy fabryczni, jak chociażby Alpina dla BMW, czy Brabus dla Mercedesa, tak? Gdzie wypuszczają bardzo krótkie, limitowane serie. Nie mówiąc już o producentach takich no, naprawdę górnej półki, jak chociażby Koenigsegg czy inne hiperauta. Wiadomo, że tutaj ceny są kosmiczne, ale podczas prezentacji danego nowego modelu jest informacja, że na przykład będzie wyprodukowanych 12 sztuk i od razu wszystkie już są sprzedane, tak? Więc to też o czymś świadczy. No dobrze, a jak według Ciebie na co zwracać uwagę, jak kupić dobrze klasyka, nawet z pomocą właśnie firmy jak Twoja, żeby jednak no, to nie była taka inwestycja studnia bez dna, jak się mówi, tylko żeby wybrać dobre auto, a później jak o nie odpowiednio dbać? To jest bardzo ważne właśnie, żeby kupić dobrą bazę, bo nie sztuką jest przepłacić i kupić igiełkę, ale jeśli chcemy wydać rozsądny budżet i mieć w perspektywie, że nie stracimy na tym aucie, a będzie ono zyskiwało z roku na rok, to trzeba mądrze zainwestować te pieniądze, kupić właśnie, tak jak mówię, dobrą bazę. Nie oczekujmy, że w określonym budżecie kupimy od razu igłę, bo to też będzie nudne. Moim zdaniem fajnie jest kupić coś, przy czym dalej możemy popracować. Tylko właśnie niektórych egzemplarzy czasami już nie warto ratować, bo są w takim stanie, że nie ma to po prostu ekonomicznego sensu. Chyba że mamy jakiś sentyment do tego auta, bo czasami autem jeździł ktoś z rodziny i tak dalej. Trzeba kupić samochód, moim zdaniem, z relatywnie niskim przebiegiem potwierdzonym i w jak najlepszym stanie blacharskim. Jeśli mówimy o takiej, powiedzmy, pierwszej inwestycji w klasyka, w Youngtimera, bo to jest najczęstszy wybór. Mam dużo klientów, którzy zaczynają właśnie przygodę. Mam też klientów, którzy mają po kilkaset aut w kolekcji, kolekcjonerów. Natomiast jeśli mówimy w co, to tamci ludzie już wiedzą, w co zainwestować. A tutaj powiedzmy, możemy sprzedać taką instrukcję dla ludzi, którzy chcą zacząć przygodę, mają załóżmy, nie wiem, 50 tysięcy złotych i chcą w tym budżecie kupić ciekawe auto weekendowe. Więc szukajmy auta najlepiej z potwierdzoną historią, z relatywnie niskim przebiegiem i w jak najlepszym stanie blacharskim, ponieważ naprawy wszelkie blacharskie, usuwanie korozji i tak dalej, to też jest dosyć droga i pracochłonna i trudna praca. Jeśli chodzi o mechanikę, łatwiej jest to naprawić. W przypadku popularnych marek, typu właśnie wspomniany Mercedes czy BMW. Więc w takim kierunku bym szedł. Mogą wymagać oczywiście jakichś poprawek, czy lakierniczych, czy wizualnych we wnętrzu. Teraz w dobie nowych technologii detailingu, smart repair, jesteśmy w stanie w miarę niskim kosztem wszystko przywrócić do stanu takiego naprawdę fabrycznego w razie potrzeb. No i oczywiście poszukiwanie części, tak? Czy używanych w ładnym stanie, czy jeszcze przegrzebanie gdzieś jakichś zapasów w autoryzowanych serwisach. No to też się wiąże z jakąś tam przygodą i... Ale są właśnie dostępne? Nie ma tej trudności, jak tak właśnie mamy te auta z lat 80., 90., czy jednak jest to oczywiście przygoda, ale możliwe? Rozumiem. Jest to możliwe. Oczywiście niektóre ceny są bardzo drogie i trzeba szukać alternatywnych sposobów. Niektóre części są zaskakująco tanie, więc też uczulam na to, że zanim przejrzymy ofertę portali aukcyjnych z używanymi częściami, sprawdźmy najpierw cenę nowej części oryginalnej, bo czasami może być niższa. Jest kilka takich przypadków. No i trzeba po prostu szukać, interesować się, przeglądać fora polskie, zagraniczne, grupy facebookowe i tak dalej. Tam jest naprawdę źródło wiedzy, mnóstwo pasjonatów i można się bardzo wielu ciekawych rzeczy dowiedzieć. A mówiąc jeszcze o takim już globalnym, bo jakby no importujesz, eksportujesz też na cały świat, wiem, że są też aukcje, na których często tam stajecie. I powiedz mi co, bo to jest pytanie też od widzów, co oznaczają te klasy na aukcjach? Bo jakieś podobno każdy samochód ma swoją klasę, tak? Jest... O cenę aukcyjną, tak. Jeśli mówimy o systemie domów aukcyjnych w Japonii i zakupach przez domy aukcyjne, faktycznie jest to sklasyfikowane. Każdy samochód
jeśli sprzedający wstawia do domu aukcyjnego, to tam jest wykonywana przez inspektora danego domu aukcyjnego inspekcja tego samochodu. Na podstawie tej inspekcji jest wypełniana właśnie ta słynna karta aukcyjna i samochód otrzymuje ocenę za ogólny stan i ocenę wnętrza. No i ten ogólny stan może być od 1 do 5, gdzie 5 to jest no, praktycznie nowe auto. I ocena wnętrza od A do D, gdzie A to jest też wszystko ok, D to już jest bardzo słaby stan wnętrza. No i kwestią oczywiście jest kupić auto z jak najwyższą oceną w jak najlepszej cenie. Natomiast każdy dom aukcyjny ma swoich inspektorów. Są lepsze i gorsze domy aukcyjne, więc jak się zagłębimy w to, no to jest, nasuwa się taka myśl, że nie do końca trzeba brać pod uwagę te oceny aukcyjne, tylko w jakim domu to kupujemy i czy możemy to sprawdzić na żywo przed aukcją. To jest moim zdaniem kluczowe, jeśli chcemy kupić coś pewnie i spać spokojnie, bo to nie jest tak, że w Japonii są same perełki i auta w świetnym stanie w 100%. My się staramy takie kupować i mamy takie w ofercie, ale też musimy się wysilić i dużo pracy poświęcić, żeby takie coś znaleźć. A teraz czas na pytanie. Jakie auta według Ciebie są najlepszą inwestycją i dlaczego? Właśnie powiedz mi, to jest też mnie ciekawi, ale też widzów. Jak to jest, że w Japonii jest tak dużo tych perełek, że opłaca się nawet do Europy sprowadzić, mimo wszystko często auta z Europy, tak? Czyli no już nie Szwajcaria, która też słynie z tego, że auta są bardzo dobrej jakości, zadbane. To jak to, skąd według Ciebie jest ten boom na tą Japonię? Przecież to też były bardzo drogie samochody jeszcze tam je sprowadzić. Zgadza się. Mówimy cały czas o samochodach z kierownicą po lewej stronie, czyli takich, które nas tutaj interesują. Z rynku japońskiego. W Japonii mamy ruch lewostronny, czyli normalnie każdy Japończyk ma samochód z kierownicą po prawej stronie. Japończycy fascynują się Europą. Dla nich Europa jest taką egzotyką, jak dla nas Japonia chociażby. I właśnie Japończyk, żeby pokazać swój status, pochwalić się, krótko mówiąc, zaszpanować, kupuje samochód europejski. Czyli na pierwszym miejscu tam jest Mercedes, może być Porsche, może być BMW. Żeby jeszcze bardziej pokazać swój status, to Japończyk zamawia taki samochód w europejskiej wersji, czyli z kierownicą właśnie po lewej, niewłaściwej dla tamtego ruchu stronie. Ten samochód jest tak naprawdę po to, żeby pokazać status społeczny, po to, żeby się przejechać w słoneczną niedzielę. Typowa zabawka, w ogóle nie do jazdy na co dzień, bo jest to utrudnione. Przy ruchu lewostronnym, tam jest bardzo dużo bramek na autostradach, parkingów. No też niebezpieczne, żeby tak, zarejestrować. Raz, że niebezpieczne, aczkolwiek legalne, bo takie auto normalnie można tam zarejestrować. Ale jest upierdliwe, krótko mówiąc, w korzystaniu na co dzień, bo żeby zapłacić za drogę, to trzeba się wychylić tam przez całe auto do bramki i tak dalej, więc oni naprawdę jeżdżą tym na zloty, właśnie przy okazji słonecznych niedziel. Sam jestem świadkiem bardzo często, jak jestem w Japonii, lubię sobie rano w niedzielę wyjechać na ulice Tokio, które są w zasadzie puste i wtedy spotykamy bardzo dużo, bardzo ciekawych aut, klasyków, większość z kierownicą właśnie po lewej stronie. I to jest świetny widok. I ze względu na to, że oni bardzo dbają o te auta, mało nimi jeżdżą, a jest tych aut całkiem tam sporo, bo jest, Japończycy ogólnie bardzo kochają samochody i motoryzację. Wiadomo, że to jest też bardzo liczebny kraj, jeśli chodzi o ludność, bardzo bogaty, więc tych samochodów jest dosyć sporo. Dlatego tam, w zasadzie tylko tam, można znaleźć, tak jak kupujemy czasami, samochód 20-30-letni, który będzie miał przebieg 5-7 tysięcy kilometrów i będzie w stanie fabrycznie nowym, ponieważ był garażowany, odpowiednio serwisowany i tak dalej. I to jest ewenement. Cena takich samochodów wcale nie jest niska, ale jest na tyle atrakcyjna, biorąc pod uwagę stan i historię auta, że opłaca się wykonać całą pracę związaną z logistyką, z podatkami, ze wszystkimi opłatami, żeby takie auto tutaj zaimportować.
No i oczywiście sprzedać jest zyskiem. A jakie są jeszcze ciekawe kraje? Bo wiem, że też z Arabii Saudyjskiej sprowadzacie i tak dalej. Jakie według Ciebie są takie, powiedzmy, biznesowo-turystyczne kierunki, gdzie warto poszukać samochodu dla siebie? Bliski Wschód jest też ciekawym rynkiem. My głównie z Emiratów Arabskich importujemy, z Kuwejtu, z Omanu czasami. Samochody tam, no oczywiście wiadomo, że tam no Dubaj, powiedzmy, słynie z super aut i tak dalej, jest tego bardzo dużo. Natomiast tam też jest inna mentalność ludzi, inne podejście. Rynek jest bardzo bogaty, aczkolwiek, żeby znaleźć ciekawe auto, zadbane mechanicznie i tak dalej, nie jest też łatwą operacją. Nikt o nich nie dba, tak? Po prostu jeżdżę. Tak. To nie można też uogólniać, ale my na przykład mamy porównanie do Japonii, gdzie no jest zupełnie inna kultura motoryzacyjna, tylko że też ceny są wyższe, więc to wszystko zależy, kto czego szuka. My akurat jesteśmy sfokusowani na jakości i nie bierzemy pod uwagę aut w gorszym stanie, żeby tylko więcej na nich zarobić, bo mamy określonego klienta, który szuka jakości i czasami nie patrzy na cenę. Ma być po prostu określona jakość, określony przebieg, historia auta. Cena jest drugorzędna. Jeśli dla kogoś cena jest na pierwszym miejscu i może pozwolić sobie na jakiś kompromis związany, że auto będzie powypadkowe bądź bardziej zaniedbane mechanicznie, oczywiście też można takie auta znaleźć, tak? Tylko tak jak mówię, każdy ma różne wymagania. My akurat stawiamy na jakość i czasami wyłapujemy właśnie w Emiratach takie perełki bezpośrednio od prywatnych właścicieli, od szejków, gdzie znamy całą historię samochodu, wiemy gdzie i przez kogo było serwisowane. Wiemy, że był cały sztab ludzi i nawet odpowiedzialny za opiekę nad kolekcją. Więc takie auto wtedy odkupujemy wcale też nie najtaniej. Ale znamy całą historię. A powiedz mi tak jeszcze osobiście, jak ty byś dzisiaj miał na przykład 100 tysięcy na wydanie na samochód, niech to będzie 100, 200 być może, to jaki ty byś kupił samochód dla siebie jako taki klasyk? Bo być może mamy też gości, którzy pisali, że rodzice chcą kupić dziecku jakiś samochód, który niech on ma też jako inwestycję, niech trzyma, niech uczy się motoryzacji i tak dalej. Więc jakbyś miał polecić, to co ty byś osobiście, dostajesz dzisiaj 100 tysięcy od rodziców czy tam od kogoś i po prostu musisz wydać na auto? To jest też bardzo ciekawy temat, bo mamy też mnóstwo właśnie zapytań, że ktoś nie ma sprecyzowanego modelu, tylko ma budżet, proszę mi doradzić, kupić, znaleźć, kupić, przeserwisować, przygotować i po prostu jeszcze gotowy produkt. Tak, i bardzo często wykonujemy taką kompleksową usługę. Jeśli chodzi o 100 tysięcy, zastanowiłbym się, jeśli mówimy o inwestycji, tak? Żeby też przy okazji dawała radość, zastanowiłbym się nad Porsche 911 generacją 996. W tym budżecie, chociaż już coraz trudniej, ponieważ właśnie odbiły się od dna te modele i idą w górę, to jest ten model z tymi brzydkimi przednimi reflektorami, gdzie każdy się z nich śmiał, że to jest jajko sadzone, jajecznica i tak dalej. Dużo jest ksywek tego modelu. No i teraz wszyscy przestają się śmiać, bo te auta odbiły się od dna i ceny rosną. Za model taki już poliftingowy Carrera 4S, który jest teraz najbardziej popularny, to już trzeba okolice 150 tysięcy, co prawda, szykować z kosztami importu i tak dalej. Ale w tej granicy 100 tysięcy możemy kupić z pierwszych lat produkcji Carrera 2, prawdopodobnie w skrzyni Tiptronic, tej automatycznej. Może niezbyt pożądany wśród entuzjastów i purystów Porsche egzemplarz, ale uważam, że też rokujący świetnie, dlatego że no 100 tysięcy to też nie jest mało pieniędzy. Jak na Porsche 911 to jest mało, uważam, bo są egzemplarze i po 1,5 miliona złotych i dużo więcej. Każde Porsche 911, jeśli zostanie zachowane w odpowiednim stanie, odpowiednio zadbane, nie będzie miało dużego przebiegu, prędzej czy później zacznie zyskiwać na wartości. I to pokazała historia, i to pokazuje historia całkiem ta aktualna, że 911 prędzej czy później, niezależnie od wersji, zyskują na wartości. Niektóre szybciej, niektóre wolniej. Ten model, o którym ja mówię, zyskuje na razie najwolniej, ale zaczął już zyskiwać, więc to jest też fajny potencjał. Wszyscy mówili, że jak weszła generacja 996 po tym słynnym 993 ostatnim chłodzonym powietrzem Porsche, Bad Boy.
Bad Boysy jeszcze generacja wcześniej, 964 była. Notabene ostatnio piękną sztukę kupiliśmy na aukcji w Japonii. Czerwoną, tak? Tak. Piękne. To powiedziano, że skończyła się już pewna era, że teraz weszły silniki chłodzone cieczą i tak dalej, że to już nie to samo. Ja bym teraz to wszystko odwrócił, kota ogonem, jak to się mówi, i powiedział, że model 996 będzie w historii jako pierwsze chłodzone cieczą Porsche 911. Więc to też jest w pewnym stopniu jakiś atut. Pierwszy model GT3 też był na bazie 996. Też udało nam się kupić piękną sztukę w fabrycznym stanie z przebiegiem 10 tysięcy kilometrów w ubiegłym roku na przykład. Więc to też przyszłościowo jest na pewno ciekawy temat do zainwestowania. Moim zdaniem ja bym te 100 tysięcy zainwestował obecnie w Porsche 996. Jeszcze mamy dzisiaj pandemię, o której się wszędzie mówi. Jak pandemia COVID wpłynął na biznes taki jak twój? Czy więcej ludzi jednak kupują tych aut, czy mniej? Oczywiście już nie mówiąc, że pewnie nie podróżujecie tak jak wcześniej. Mniej podróżujemy, to fakt. Mamy to szczęście, że mamy swój oddział w Japonii, swoją firmę. Mam tam wspólnika na miejscu, czyli biznes cały czas bardzo dobrze działa. Bo ja jestem tutaj, obsługuję klientów tutaj po stronie europejskiej. Łukasz na miejscu zajmuje się bezpośrednio zakupem, wysyłką aut. Na szczęście logistyka działa w dobie pandemii, więc nie ma z tym problemów. No, chciałbym osobiście oczywiście polecieć do Japonii, tylko jest to związane z kwarantanną, na którą nie mam czasu tam na miejscu, więc staram się załatwiać wszystko zdalnie. Jeśli chodzi o samochody, którymi my się zajmujemy, to paradoksalnie czas tej całej pandemii spowodował to, że mamy większy ruch w biznesie. Ponieważ z tego, co obserwuję rynek, rozmawiam z różnymi znajomymi, którzy też trudnią się sprzedażą aut. Podobno wśród sprzedawców takich zwykłych samochodów do jazdy na co dzień troszeczkę faktycznie temat przystopował. O tyle wśród aut premium i tak dalej, tych droższych dla wymagających, temat się ruszył, ponieważ kto miał pieniądze, to ma je dalej albo ma ich więcej. Zobaczył, że posiadanie gotówki nie jest w tym momencie dobrym pomysłem, ponieważ te waluty szaleją, więc postanowił w coś zainwestować. Nieruchomości oczywiście bardzo skoczyły, ale też właśnie inwestycje w samochody bardzo się rozwinęły i mamy bardzo dużo zapytań. My teraz też bardzo dużo samochodów importujemy typowo pod zamówienie klientów, wyszukujemy. Sprawdzamy i kupujemy pod klienta typowo, no i tych zamówień jest coraz więcej na też coraz ciekawsze i coraz droższe samochody. Odnośnie też trochę prywatnie, bo powiedz, jakie ty auto przez tyle lat trafiło ci się takie najciekawsze, które miałeś do sprzedania, posiadałeś, które zrobiło na ciebie wrażenie, że dalej, nie wiem, pamiętasz, że to była taka naprawdę perełka, game changer, że... Ciężko powiedzieć, bo tych aut było naprawdę sporo. I no, miałem to szczęście, że kupując auto, powiedzmy, na handel, zawsze też starałem się spełniać swoje marzenia. A że marzenia mam dosyć podobne jak większość facetów, czyli każdy by chciał mieć Ferrari, Porsche, BMW jakieś tam i tak dalej, więc też no, spełniłem przy okazji swoje marzenie i jeszcze udało się niekiedy na tym nieźle zarobić. Samochody, które tak na dłużej utkwiły mi w pamięci, to na pewno BMW Z8, które zobaczyłem pierwszy raz oczywiście, jak James Bond kierował w Jutro nie umiera nigdy. Miałem taki samochód, też kupiłem go w Japonii. Został sprzedany w Polsce, więc też się bardzo cieszę, że takie auta też kupują kolekcjonerzy w Polsce, bo my też sporo aut sprzedajemy w Europie Zachodniej. Co jeszcze ciekawego? No oczywiście Ferrari 458 Italia to też jest jakieś spełnienie marzeń. Teraz też dobry temat inwestycyjny, ponieważ ostatnio wolno ssące V8, jeszcze takie prawdziwe, narowiste Ferrari, niezbyt ugrzecznione, więc jazda tym samochodem na pewno jest spełnieniem swego rodzaju marzeń i za każdym razem czuć dużo emocji. Natomiast ja też bardzo zawsze doceniałem auta niekoniecznie przez pryzmat, ile one kosztują, jaki budżet jest na nie potrzebny, ale mnie zawsze urzeka stan. Jeśli auto jest stare,
30-40-letni, ale ma przebieg na przykład 10 tysięcy kilometrów, jest w fabrycznym stanie, to dla mnie jest więcej warte sentymentalnie, nostalgicznie niż jakieś najnowsze Ferrari z salonu, które może mieć każdy, kto ma tylko zdolność leasingową. Prawie kończąc, powiedz mi, czy ty masz jakąś książkę, audiobooka, która jest dla ciebie specjalna? To jest nasze standardowe pytanie, którą poleciłbyś naszym widzom. Tak naprawdę nie mam, nie czytam zbyt wielu takich książek, jak odnieść sukces i tak dalej, i tak dalej. Czytam, właśnie głównie słucham audiobooków podczas jazdy samochodem, bo dosyć dużo jeżdżę, podróżuję, ale to bardziej rozrywkowo czytam, słucham jakichś kryminałów i tak dalej, więc tutaj nie będę oryginalny, nie wylistuję książek, 10 książek, po przeczytaniu których odniesiesz sukces, bo ja trochę się naśmiewam z tego typu podejścia. Oczywiście to może pomóc, zmotywować, ale myślę, że podążanie za swoją pasją, realizowanie celów, marzeń i konsekwencja to jest klucz do sukcesu. Czy jest coś, co chciałbyś przekazać naszym widzom? To właśnie to, o czym przed chwilą wspomniałem. Podążajcie za marzeniami, bo to jest najważniejsze. Spróbujcie zrealizować te marzenia ciężką pracą, bo tylko to jest moim zdaniem kluczem. No i postarajcie się robić w życiu to, co kochacie. Jest takie oklepane powiedzonko, ale faktycznie chce się rano wstawać i chce się pracować całkiem do późnych godzin wieczornych i ma się z tego satysfakcję. To ja bardzo dziękuję, Robert. Dziękuję też i pozdrawiamy całą ekipę Stradale Classic, też Wąskiego, gdzie robicie naprawdę super robotę. Ja również bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Dziękuję.